Ze mną Marek Kruszwil. Cześć Marku. Cześć, cześć. Witam bardzo serdecznie. Dawno nie udzielałem wywiadów. Ostatni raz chyba ponad rok temu. Jestem tak naprawdę przez przypadek, bo mój ojciec tak naprawdę przekonał mnie, żeby wziąć w tym udział. Ja do końca nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak to będzie wyglądać i że trzeba będzie konsumować aż tak ogromne ilości alkoholu. Ja alkoholikiem nie jestem, nigdy nie byłem. Za dużo z alkoholem nie mam do czynienia, także przed rozpoczęciem się mojej walki, że tak powiem, jestem bardzo, ale to bardzo zestresowany i boję się tego pojedynku, ale już nie mogę się wycofać. Tata przekonał cię, żebyś wziął udział w pijackiej gali, tak? Tak, tak. Namawiał mnie. W tym momencie to jest, a nie, dla jakiejś innej gazety teraz, to gazety się nazywają teraz w tych czasach? Portal. Portal. Dla innego portalu właśnie udziela wywiad, tak bym go tutaj zaprosił, żebyś się jakoś wytłumaczył, ale jak będziesz tutaj jeszcze może miał okazję z nim rozmawiać, no to go tam przepytaj. No, zmusił mnie, może nie zmusił, ale mocno przekonywał, naciskał. Jakimi argumentami? Oj, no to były długie rozmowy, no, że dobrze płacą, że to tylko potrwa 5 minut, że każdy pije alkohol. No i kurczę, wkopałem się trochę, no cóż. Ale jak będzie fajnie, no to może na następną galę też przyjdę. Nie, żartuję. Nie, nigdy więcej. Oglądają ciebie też młode osoby, dla których jesteś idolem. Pewnie dostajesz też nie, taki... No nie oglądają mnie, bo ostatnio w ogóle jakby filmów nie wrzucam. Masz ponad już milion followerów. Już mnie nie oglądają. Oglądają. No dobrze, załóżmy na potrzeby wywiadu, że oglądają. Nie, no każdy ma swój rozum, tak? Każdy ma swój rozum. Jak zobaczy swojego idola, ktoś, kto dopiero dojrzewa i kreują mu się To miłe słowa, że jestem dla kogoś idolem. Fajnie, fajnie. No tak, no wiesz, masz dużą grupę odbiorców, są młodzi ludzie, którzy dopiero rosną, którzy budują się, ubierają w jakieś emocje, patrzą na ciebie, widzą, że twoje życie wygląda fajnie w internecie. Teraz jakby nie było, firmujesz swoją twarzą alkogalę, zwaną też patogalą przez internautów. Nie obawiasz się, że to jednak będzie miało wpływ na inne pokolenie? Uważam, że nie. Jakby każdy brał ze mnie przykład, to świat byłby, myślę, że zbyt idealny. Tak jak już mówiłem, nie jestem alkoholikiem, cały czas to powtarzam, że nie piję od długiego czasu i dalej będę tego samego zdania. Dzisiaj wyjątkowo coś tam może spróbuję się rzeczywiście napić, aczkolwiek też nie widzę z ogromnych jakichś swoich szans w piciu, bo myślę, że ten alkoholizm, ta wytrzymałość alkoholowa, to przede wszystkim zależy od doświadczenia, więc No ja mówię to teraz i będę to mówił zawsze, że ja nie popieram jakikolwiek używek, jakikolwiek alkoholi. Ja skończyłem jakiś czas temu, 3 lata, 4 lata temu całkowicie jakiekolwiek imprezowanie takiego młodego człowieka i czuję się z tym dobrze. Będziesz miał twardego zawodnika. Jak myślisz, jakie są twoje szanse? No ja przede wszystkim liczę tutaj na szczęście. Może mój przeciwnik da mi jakoś fory, może mu się zrobi mnie szkoda i może w ten sposób aż tak nie będę na przegranej pozycji, a może też po prostu mój przeciwnik nie będzie wydolny do tego, bo mój przeciwnik no, ma już swoje lata, ma prawie 90 lat, także... Też organizm inaczej w tym wieku funkcjonuje i liczę na szczęście. Mówiłeś, że tata cię namawiał argumentami między innymi takimi, że jest duża kasa za udział w tym wydarzeniu. Czy to są pieniądze takiego rzędu? Nie, no że dla mnie mała, ale dla kogoś duża. Dla większości myślę osób duża, dla mnie nieduża, ale jak na przyjście tutaj i na dwie konferencje jest okej. Na konferencji, na której notabene nie piłeś alkoholu, czy nie pijesz alkoholu jakby do tego czasu i dopiero dzisiaj się odpalisz? Czy odpalę się? Nie wiem, nie mam pojęcia. Proszę mi nie zadawać takich pytań. Wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek no, muszę zrobić to tak, żeby nie było przede wszystkim wstydu, bo tego bym nie chciał. No dzisiaj się akurat napiję mam nadzieję, że już na zawsze z tym skończę. Czyli od jutra nie pijesz? Ja jestem abstynentem na co dzień. Ja, bo to jest w ogóle dla mnie chore, że ja tu jestem. Ja, w jakimś dziwnym miejscu się znalazłem. Tutaj wszyscy, no to są alkoholicy, tak, którzy biorą udział. Wypraszam sobie. Którzy biorą udział, dodałem na końcu, także proszę mnie za tutaj... szybko zabrałam mikrofon, przepraszam. Dokładnie. No dzieją się tutaj różne libacje, mocne libacje, których ja nigdy nie widziałem w swoim życiu na oczy. Jak myślisz, który z tu obecnych jest najmocniejszym zawodnikiem całej gali? Najmocniejszym jest, myślę, że hejter. Zdecydowanie on. Hejter, naprawdę? Tak, tak.
Widziałeś go kiedyś po... Ja go znam osobiście. Tak, on, wiesz, jakie ma możliwości? On jest mistrzem. Ja w niego wierzę. Jakbym miał stawiać, to bym stawiał na niego. Może postawię, nie wiadomo. Chyba jeszcze można. Bardzo Ci dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję również, wszystkiego dobrego.